Wszystkim z tym teraz i witam w kolejnym odcinku. Na tym kanale to jest w sumie pierwszy ten poradnik, tak jak widzicie. A mianowicie będzie o tym, jak pobierać mody do Bimenji Drive. Pierwsze co, to musicie wpisać sobie modland Bimenji Drive. Tu wam dam w opisie link do tej strony. Przede wszystkim musicie mieć Bimenji Drive pobrane. Oryginalnie na Steamie. Nie wiem, wybracie sobie jakieś auto, jakie chcecie. Tutaj sobie na przykład możecie wpisać jakieś. Ja powiedzmy, wezmę sobie to, bo mi się powiedzmy, że podoba. Klikacie tutaj. Musimy odczekać 5 sekund. Czy niektóre linki nie działają? O. Albo przenoszą was do innych stron, to takich lepiej unikać. Żeby nie było, to nie wiem, możecie sobie przeszukać, może coś ciekawego znajdziecie. No nie wiem, no powiedzmy niech będzie, bo już on trochę aut stąd zainstalowanych. O, tutaj macie na przykład takie jak Zaka McQueena, mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Nie wiem, możecie też sobie mapy pobierać, ale to w innym poradniku, bo to się trochę inaczej robi. Nie wiem, niech powiedzmy będzie ta Skoda Octavia. Nie, dobra, niech będzie ten McLaren. Też nie, brzydki jest. Może niech będzie ta Skoda, powiedzmy. Klikacie to, czekamy 5 sekund, standardowo. Dobra, download, generating, dobra. Download link i teraz download. Zapisujemy. Czekamy, jak tam się pobierze tutaj. Tutaj widzicie, że mam z wczoraj pobrane też pojazdy. Sobie też wczoraj trochę pobrałem ich, ale trochę sporo. Czekamy te kilkanaście sekund. Jak to dojdzie do końca. Gdy wam już pobierze, klikacie tutaj. Nie, to sobie pomniejszacie. Bierzecie to sobie gdzieś na pulpit. Teraz otwieracie Steama. Wchodzicie w bibliotekę. Bimenji Drive. Klikacie tutaj tą zębatkę. Zarządzaj. Tutaj. Przeglądaj pliki lokalne. To nam się otworzy, tylko że tutaj. Tu macie takie coś jak content i macie vehicles. Jeszcze raz wam pokażę. Kółko zębate, zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. Content, klikacie dwa razy. Macie vehicles, klikacie w to dwa razy. Sobie to pomniejszacie, tak? Bierzecie to, sobie przyciągacie do tego, kopiujecie. To wam się wypakuje, zamykacie to normalnie, sobie otwieracie i powinniście mieć to już normalnie w grze. Gdy już włączy się wam gra i macie samochód, no to klikacie sobie tutaj pojazdy, ja sobie klikam tak, i sobie wyszukujecie tego samochodu, który sobie pobraliście. To widzicie, ja mam już dużo pobranych. Czekajcie, który to był? Bo teraz się już pogubiłem i... Nie wiem, sobie wyszukujecie stąd samochód wasz. O, mam, Skoda Octavia. Tu macie na przykład jeszcze te różne struktury i sobie, nie wiem, na przykład klikacie zastąp obecny. Zobaczymy, czy działa, bo to niektóre modyfikacje nie działają i trzeba po prostu pobrać jakąś inną, bo mogą być nieprzystosowane, powiedzmy, do tej wersji Bimenji Drive, albo już to po prostu za stare, albo nie wiem. Lub po prostu są źle stworzone. Aha, dobra, nie zmieniłem modelu. O, jedziemy. Chyba jeszcze się nie... Nie, dobra. Widzę, że strasznie wolny jest ten. Aha, oczywiście musiałem uderzyć, bo ja super jeżdżę. Tylko tutaj coś z zegarami jest, tak? Ale normalnie jest wszystko w porządku. Nie wiem, ty sobie możecie...
Działa to normalnie, tak jak normalne auta z tego, z BeamNG Drive. Nie wiem co, no możecie je niszczyć w ogóle. No. Jeśli poradnik wam się spodobał i się przydał, to możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeśli chcecie na przykład poradnik jak grać w BeamNG Drive w ogóle poprawnie i dobrze i łatwo, co też możecie napisać, albo jak pobrać mapę, to z chęcią dla was nagram. To byłoby na tyle w tym odcinku. Cześć.